Grzegorz zastanawia się nad propozycją nauczyciela WF-u, który chce, żeby chłopak pomagał mu w prowadzeniu sekcji bokserskiej. Jego dziewczyna uważa, że to świetny pomysł. Ich rozmowę słyszy Sebastian, który chce się odegrać na byłym bokserze. To kto mnie uczył, co? Chyba, że uważa, że indywidualne lekcje to coś innego. Ale z tobą to jest inna kwestia, Słoneczko, bo ty po prostu masz talent. Tak, akurat talent. Dudziak ci to zaproponował, bo widzi, jaki jesteś, jaki masz potencjał. Nie, właśnie nie, on to zaproponował z litości, bo uważa, że potrzebuje, wiesz, nowego celu w życiu. No tak, no i ma rację, bo potrzebujesz celu w życiu, ale chodzi właśnie o to, żebyś trenował, rozumiesz, żebyś coś z tym zrobił, poszedł w tym kierunku, no. Mógł ci zaproponować coś innego. No tak, w sumie rację. No, słuchaj, pójdziesz na jeden trening, sprawdzisz, czy ci się spodoba, czy nie, no i najwyżej zrezygnujesz. No kurczę, jeden trening w sumie mogę spróbować. No właśnie. Dobra, idę pogadać z Dudziakiem. Pa. E, czekaj. Ty, no ja nie wiedziałem, że jest Grzeszka taka miękka faja. O Jezu, jak mam ciężko w życiu. Czy zostać trenerem, czy nie? O Jezu, taka to ciężka decyzja. Zamknij się, kretynie, wiesz? Matka ci nie nauczyła, że się nie podsłuchuje rozmów innych? Nauczyła mnie, że nie mogę być mazgajem. Dobra, zamknij się. Grzesiek wczoraj upokorzył przed wszystkimi znajomymi, także dzisiaj ja upokorzę jego. Zapisz się do tej sekcji bokserskiej i udowodnię wszystkim, że ten cieniast nie nadaje się na trenera. Grzegorz czuje się niepewnie przed pierwszym treningiem, który ma poprowadzić wspólnie z nauczycielem WF-u. Nie wie, że Sebastian celowo zapisał się na sekcję bokserską, żeby ośmieszyć go przed innymi. Tak, właśnie dlatego przyszedłem, bo Grzesiek to nasz nowy trener podobno, co nie? Nie trener, tylko asystent trenera, jak coś. Sebastianku, uspokój się, dobrze? Dziękuję. Dobrze, wasza trójeczka. Do worków, reszta ćwiczy z Grzesiekiem krok bokserski. Grzesiek wam wszystko pokaże, co i jak, dobra? Tak jest. Dobra, dawać panowie, na rzutą linii się ustawiamy. Przyjmujemy pozycję bokserską, tak jest, stopy równolegle. I pracujemy. Trzy kroki w przód, lewa noga zaczyna. Pyk, pyk, pyk. Trzy kroki w tył. Od prawej nogi odchodzimy. Na śródstopie rundujemy, dobrze, nie przykucamy. Jedziemy i znowu w tył trzy. I trzy w przód. W tył trzy. Poczekajcie, poczekajcie. Można pana na chwilę? Chciałbym poprawić ocenę z WF-u. Co, możemy zajęcia. Teraz musimy? No. Dobra, Grzesiek, ogarnij też chłopaków przy workach, ja zaraz wracam. Oto, nie ma problemu. Dobra, panowie, jeszcze raz, pracujecie. Trzy kroki w przód i trzy kroki w tył, tak jest? Rączki do góry, zamknięte pięści, dobra, jedziemy. Dawać przybory, jedziemy, pokażcie, jak uderzacie. Dawać, dawać, pracować. Dobra, 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 stop, 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 stop. To nie może tak wyglądać. Słuchajcie, nie ma płynności w waszych uderzeniach przede wszystkim. To jest mega chaotyczne i nie ma żadnego konkretnego ciosu. To trzeba spokojnie zadać cios, na przykład idzie spokojnie lewa, spokojnie prawa, spokojnie lewa. Ty, bawicie coś? Nie, nie, pokazuj, pokazuj, pewnie. Nie ma problemu. Słuchajcie, musicie zadawać trochę więcej seriami pracować. Raz, dwa, trzy, na przykład. I przekłada się nogi. Raz, dwa, trzy. Ty, no bawicie coś, synu! Wiesz co, worek nie oddaję, frajerze, ale ja ci mogę oddać. Masz jakiś problem? Tak, mam problem, że uczy mnie gość, który tak dostał po mordzie, że sam nie może trenować. Nie mów o rzeczach, o których nie masz pojęcia. A wiesz co, jedno mam pojęcie, że Dudziak tylko dlatego cię wziął, że ma żal. Bo jesteś skończony, jesteś na zewnątrz. Jak się nie podoba, to z tego z treningu. No, hej, spokój, czego nie robisz? Co się dzieje? A kolega sobie z nerwami nie radzi. Taki trener. Co się dzieje, Grzesiek? Ja mam w dupie te treningi, rozumie to pan? To jest jeden wielki kabaret. Nie, no poczekaj. Nie ma na co czekać. Co tu się stało? Nie radzi sobie z nerwami, to żaden trener. Nie wiem, po co się zgodziłem, żeby prowadzić te treningi. Przecież to od początku do końca był głupi pomysł. To jasne, że się tego nie nadaje. Już nigdy więcej nie wrócę na tą cholerną sekcję bokserską.